Badabum. I przechodzimy do ostatniego komiksu w naszej audycji. Będzie to Trójca Matta Wagnera z wydawnictwa Egmont. Batman, Superman, Wonder Woman. Jest to trójka bohaterów chyba najbardziej znanych z popkultury amerykańskiej, z komiksów superbohaterskich. Powstali na przełomie lat 30. i 40. No i faktycznie wprowadzi rewolucję na tym wtedy rozwijającym się rynku historyjek obrazkowych. O czym jest tytułowa trójca? Właściwie pełny tytuł to właśnie Trójca, Batman, Superman, Wonder Woman. Matt Wagner, znany bardzo dobrze, jeśli chodzi o omawianie ikon DC Comics, cofa nas do początku. Chce nam opowiedzieć o tym, jak po raz pierwszy spotkały się razem postaci Batmana, Supermana i Wonder Woman. Jesteśmy w tej historii na etapie, gdzie Bruce Wayne i Clark Kent już bardzo dobrze się znają, wiedzą o swoich sekretnych tożsamościach, ale jeszcze nie poznali postaci Wonder Woman, Amazonki, która również walczy o dobro i walczy z przestępczością. Co jest powodem połączenia właściwie się tej trójki bohaterów? Otóż okazuje się, że każdy z przeciwników, właśnie od każdego z tych bohaterów, szykuje coś niedobrego i zaczyna się właściwie od samej postaci Ra's al Ghula, czyli przeciwnika Batmana Wielkiego, o którym też niedawno mówiliśmy w ramach naszej audycji, który odnajduje klona Supermana Bizarro, czyli tutaj już mamy przeciwnika od drugiego, no i mamy jeszcze niebezpieczną, zbuntowaną Amazonkę, która opuściła krainę Wonder Woman i również przyłącza się do walki głowy demona. I w ten sposób mamy trójkę bohaterów i trójkę złoczyńców, którzy oczywiście planują diaboliczny plan, ściśle związany z ideologią właśnie wspomnianego Ra's al Ghula. I o ile faktycznie można powiedzieć o komiksie, że przedstawienie tych głównych bohaterów, to znaczy Batmana, Supermana i Wonder Woman, jest bardzo dobre, tak niekoniecznie można powiedzieć o złoczyńcach, ponieważ właściwie poza właśnie przeciwniczką Wonder Woman, cała dwójka pozostałych raczej ma zmarnowany potencjał, szczególnie Ra's al Ghul, który mimo trzymania się swojej ideologii o ratowaniu świata przypomina bardziej złoczyńcę z twojego typowego filmu o Jamesie Bondzie. Tutaj dużo lepiej sprawdza się właśnie przeciwniczka ze strony Wonder Woman, która wprowadza jakby troszeczkę inne spojrzenie na wydarzenia, które się wokół nas odbywają, i ona też właśnie ma bezpośrednie starcia chyba najwięcej z tej całej trójki z Batmanem, Supermanem i Wonder Woman, i obserwowanie jej przemiany relacji z Ra's al Ghulem jest bardzo interesujące. No i oczywiście wracając już do naszej trójki, to znaczy Batmana, Supermana i Wonder Woman, Wagner w bardzo naturalny sposób pokazuje zaciśnięcie się tej przyjacielskiej więźni między słynnymi bohaterami. Bardzo fajnie wypada tutaj Wonder Woman, która na dzień dobry wytyka wszystko, co Batman robi źle w swojej krucjacie i właściwie go w tym stopniu miażdży, i Superman musi się tutaj zachować jako taki właśnie mediator, który próbuje wszystkim uzmysłowić, że wszyscy działamy po tej samej stronie i powinniśmy się właśnie na tym skupić, aby pokonać wspólne zagrożenie dla całej planety. Komiks może i jest wypełniony akcją, ale scenarzysta na pierwszym planie stawia relacje między postaciami i jest to zrobione w sposób bardzo naturalny, bardzo realny. Nie czujemy się oszukani, kiedy czytamy sceny, kiedy poszczególne postacie ze sobą współpracują, kiedy jest interakcja między nimi. Warto jej wspomnieć, że jest to wszystko osadzone w takich właśnie realiach początkowych działalności poszczególnych bohaterów. I Batman jest tutaj też taką właśnie postacią młodą, tutaj dopiero co zrekrutował Robina, co w śmieszny sposób też komentuje Superman, kiedy to widzi. I jest tutaj też bardzo fajna scena, w której Mroczny Rycerz podejmuje się bardzo nietypowego kroku, kiedy widzi pierwszy raz Dianę, czyli Wonder Woman jakby poza tą swoją rolą Amazonki, superbohaterki, jeśli tak to mogę ująć, nie psując za bardzo jakby tej niespodzianki. Bardzo sympatyczna, śmieszna scena, która
dodaje urokowi całemu albumowi. No i oczywiście Matt Wagner nie jest tylko scenarzystą, ale także rysownikiem tego albumu, a jego rysunki są rewelacyjne, mówiąc w wielkim skrócie. Bardzo jest to taka kreska niby prosta, ponieważ nie mamy tutaj zbyt wielu szczegółów, jeśli chodzi o projekty postaci i tak dalej, ale przez to wszystko to nabiera specyficznego uroku. I jeśli oglądaliście kiedyś serial animowany Batman z 92 roku od Bruce'a Timma, to ta kreska jest troszeczkę podobna do niej. Oczywiście rysunki Wagnera są troszeczkę bardziej jednak rozbudowane, ale klimatem, doborem kolorów czy wykonywane przez niego cienie są bardzo, bardzo podobne do tej stylistyki takiej właśnie noir. Oczywiście komiks nie jest w pełni mroczny, bo jest mroczny wtedy, kiedy jest taka potrzeba, chociażby przy Gotham City, ale ma tą swoją specyficzną nutkę, ten swój specyficzny klimat. Jeśli jesteście początkującymi czytelnikami, jeśli chodzi o świat DC Comics, to właśnie ten album Trójca będzie dla was, bo nie tylko możecie przyjrzeć się bliżej postaci Batmana i Supermana oraz Wonder Woman, ale także zobaczyć ich wspólne początki.